Hej, cześć i czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na kolejny odcinek z Farmer Dynasty. Na wstępnie, no odcinek nie pojawił się dzisiaj wieczorem z uwagi na to, że byłem w kinie i nie miałem czasu nagrać. Znaczy nagrywam to wieczorem, ale wrzucę to na rano, żeby... No widzieliście wczoraj zresztą, nagrywałem odcinek około 17, wrzuciłem grę o 20. A chyba jeszcze do 22 przez 2 godziny nie było jeszcze wersji Full HD. Jeszcze YouTube nie przetworzył takiej wersji, więc wolę dmuchać na zimne i wrzucę to sobie dzisiaj w nocy, a rano o 10 będziecie mogli obejrzeć ten odcinek, jeżeli oczywiście nic się nie popsuje. Byłem w kinie na Matrixie, najnowszym, czwartym Matrixie, może tak to nazwać. No, tu dużo by opowiadać. Są plusy i minusy. Ogólnie scenariusz w porządku. No, świat, wiadomo, wykreowany. Mówię, sam pomysł był całkiem obiecujący, nawet bogaty. Natomiast to nie jest Matrix, niestety. Szczególnie. No nie, to nie jest Matrix. Taki, jakim chciałbym go zobaczyć. W ogóle, jakby tam wyglądało, jakby kasy nie stykło. Hubert znowu zasypał mnie poradami. A ja je sobie na razie odłożę i może w kolejnym odcinku je przeczytam. Na pewno zapisałeś coś o pierścionku. To ja wiem, że pierścionek to na pewno będzie jako zaręczynowy. I dlatego nie będę tu chyba nic robił w remontach. Tylko może sobie zrobimy jeszcze trochę tego zboża, rzepaku. W sumie, nie, w sumie wróć, wyjdź. Gdzieś była przyczepa do załatwienia, nie? Że można było pozyskać. Ja jeszcze nie odebrałem, słuchajcie, tych header do kukurydzy. Właśnie nie wiem, czy ten header już jest mój również. Bo ja wtedy wziąłem ten kombajn i tam był przód do zboża, nie? Być może. Tutaj jest pikantna zupa dyniowa. Takie zadanie. Tutaj mamy prasę kostkującą do odbioru. Stary siewnik. Przyda się na pewno. I tu jest przyczepa na zboże. Pojedziemy sobie po tę przyczepę. Na pewno musimy zrobić tu jakieś trudne, mega trudne zadanie. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. Wyjedziemy sobie tędy, skręcimy w prawo, skręcimy w lewo. Nie, skręcimy kierunki, skręcimy w lewo, skręcimy w prawo i potem znowu w lewo. Coś takiego. I tak się pogubię, i tak trzeba będzie patrzeć. Szkoda, że nie ma minimapy tutaj gdzieś z boku. Przydałaby się, prawda? Pamiętam, Far Cry miał taką fajną minimapę, że można było jechać w trakcie, a tutaj jak włączamy tę mapę, to auto nie jedzie. W Far Cry'u było, że jechało się jednocześnie. Można było zobaczyć, podejrzeć mapę. Tak, online. Tu ktoś biegnie. Jakiś biegacz. Słuchajcie, no i teraz muszę już podejrzeć. Tak. Dobra. Nie wiem, czy tu ktoś uprawia jogging, czy jakaś pani została napadnięta, obrabowana, zmolestowana. I potrzebuje pomocy, czy nie wiem, siku jej się chce. Nie, nie, za tą panią nie wyjdę na pewno. Tam podobno można, nie wiem ile pań jest do wyboru, ale pewnie wszystkie jednakowe, ale poszukam takiej najładniejszej z tych najbrzydszych. Także, wracając do Matrixa, dla osób, mam nadzieję, że oglądaliście przynajmniej pierwszą część. Pierwsza część była taka przełomowa, bo jakby przetworzyła cały język mówienia, pokazywania filmu, tak? Gdzie mieliśmy kiedyś sceny akcji takie średnie, to nagle Matrix zrobił coś do potęgi. W tym samym roku, albo rok później, mniej więcej, byłem, właściwie drugim filmem, na którym byłem po Matrixie, był Mission Impossible 2. I wtedy, what?
No i już jakby te wymagania tak się podniosły, oglądając, tak jak z grami, jak się gra w jakąś grę i nagle teraz wracamy do tych starych gier, no to ten poziom mocno odstaje i tu jest tak samo. Jak się obejrzało Matrixa, to oczekiwało się, że każda gra będzie miała takie, każdy film będzie miał takie opcje, a tam były tylko takie słabe w tym Mission Impossible. Może sam film nie był zły, natomiast no nie było tego. Dopiero później jakby Tom Cruise się obudził i zrobił faktycznie, już ta trzecia część była dużo lepsza. Natomiast ta druga była takie gołębie, slow motion, takie słabe to było wszystko, nie wiem. Ale muszę sobie ją przypomnieć na pewno. Natomiast do Mission Impossible to tak jak z Matrixem, podoba mi się pierwsza część. Ogólnie zawsze, zwykle pierwsze części są najlepsze. Przykład Ironmana. Iron Man pierwszy to lubię zawsze oglądać. Spider-Man pierwszy, ten pierwszy. Z Tobey Maguire, dobrze mówię? Super. Chociaż drugi uważam, że Spider-Man też był super. Trzeci się popsuł. No i drugi zepsuł to, że już wszyscy wiedzieli, że to był pajączek, nie? Także tu już mi nie pasowało. A wracając do Matrixa, no to Matrix pokazał, jak kręcić filmy nowocześnie, jak zrobić fajne ujęcia. I jakby tego oczekiwałem od tego nowego Matrixa. Matrix drugi i trzeci to już było takie trochę odcinanie kuponów. Weszła nowa technologia komputerowa. Widać te niedostatki, bo to, co się robi analogowo ze scenami akcji czy na green screenie, od razu dużo lepiej wygląda. No może teraz już się to zmieniło. Teraz są te wirtualne studia, gdzie tło wyświetla się już nie na green screen, nie gra się na green screenie, tylko tło, takie pseudo tło wyświetla się dookoła grających i to już jest bardziej realne. Natomiast jeszcze ten stary Matrix jakby dopiero zaczynał zabawy z komputerami i pierwszy Matrix jeszcze nie był właśnie tak przewalony tymi efektami, bo nie było jeszcze takich. Nie wyglądało to jeszcze na tyle dobrze. Już drugą częścią, trzecią próbowali. Było kilka fajnych scen na autostradzie. Ogólnie było dużo fajnych motywów. Natomiast uważam, że pierwszy Matrix podobał mi się i fabularnie również. Drugi, trzeci. Po drugim Matrixie liczyłem, że trzeci pójdzie w całkiem inną stronę. Poszedł w inną. Ciężko mi to oceniać, czy to dobrze, czy nie. W każdym razie liczyłem na coś innego. Dobra. No natomiast nowy Matrix, to wiecie. O, ta pani tutaj się zbagowała. Not now, sorry. No co pani tutaj robi? Kura się zapadła, ta pani tutaj ścianę czyści. Okej, dobra. No, w najnowszym Matrixie zabrakło tego, co było wizytówką Matrixa, czyli efekty specjalne takie nietuzinkowe, takie inne spojrzenie na to wszystko. Kamera jakaś zwariowana, coś takiego nieoczekiwanego. Niestety to byłaby taka bieda edycja, naprawdę. Taki normalny film. Było kilka fajnych scen. Były postacie nowe, które miały potencjał, ale to wszystko gdzieś się rozmyło. Nawet uważam, że lepiej. Chyba gdyby zrobili młode osoby bez Keanu i bez Kate Moss i zrobili Matrix jakiegoś nowego całkiem. Następne pokolenie, coś takiego. Hello. Can I help you? I am new around here, looking for a job, interested in farming machinery. Zrozumiałem, że jestem nietuzinkowa, to jestem tu nowo, on powiedział. Dobra. I have an old grain trailer I can No, spare if you o to help mi me. chodziło, Interested? szefie. No te postacie to wyglądają naprawdę koszmarnie, nie? To takie bary, koszula taka wpuszczona w spodnie, te spodnie też takie, Sure, wszystko I'll do takie it for the trailer. w stylu lat 60. trochę Fallouta, ten kapelusik taki, to takie, serio? Dobra, naprawiamy. Widzicie, ja dużo straciłem tych metalowych części, bo po prostu zużyłem na jakieś obce. Tam były takie, wiecie, płyty metalowe. Ja myślałem, że one są nieskończone w ilości, a jednak nie.
Także no niestety w Matrixie zabrakło takich. W ogóle Matrix przecież się dzielił na to, że była ta zielona poświata. Tutaj tego, te barwy nie były tak bardzo wyróżniające. Aktorzy nie wszyscy się sprawdzili. Nie wszyscy byli charyzmatyczni, bo mieliśmy Smitha z pierwszej trylogii i ta postać była mocno charyzmatyczna. Tutaj ta postać zupełnie nie, mi nie zagrała. Może to kwestia wieku, że ta postać była zbyt młoda. Tak samo Morfeusz, chociaż tutaj można by, no wiecie, bym musiał wam zaspoilerować co nieco, ale, ale no było fajnych kilka patentów. Nie powiem, że te Zmartwychwstanie nie, nie miało sensu ten tytuł. Ogólnie to całkiem znośnie. Gdyby tylko zrobili to troszkę lepiej, z większym budżetem, z jakimiś fajnymi scenami. Jedna taka fajna postać z niebieskimi włosami, jak jest w Matrixie, też fajnie wyglądała. I bardzo ta aktorka by mi pasowała, wiecie, do jakiej gry? Do tej gry komputerowej Beyond Good Evil, chyba coś takiego. And Evil była taka gra z takiej dziewczyny, co miała zielone włosy. I taka świnka. I mieli nakręcić remake, była przerwa i teraz znowu mieli nakręcić i nie nakręcili. I ta aktorka by super pasowała do tej postaci. No, taki zmarnowany potencjał. Do Jade, tak? To się Jade nazywa. Więc dla tej aktorki warto obejrzeć. Wydaje mi się, że ona akurat tutaj by mi pasowała do takiej zadziornej, młodej, zbuntowanej, może nastolatki, młodej dziewczyny, o tak. Ogólnie brakuje takiej ostatnio w tych filmach szaleństwa i oryginalności, bo siedziałem sobie w kinie, leciały zwiastuny i leciał na przykład zwiastun Batmana, który już jest przekładany przez pandemię i nie wiem, czy widzieliście, a już dawno w tle mojej strony mam jakby ten symbol z tego właśnie najnowszego Batmana. I fajnie, że tutaj już eksperymentują, że coś zmieniają. Mi na przykład ten Batman drugi nie siadł w ogóle, bo jednak wolałem tego klasycznego Batmana, albo takiego Batmana typu noir, jaki był w grach. Bardzo mi taka estetyka się podoba, jak również, ale ten Bartona też mi się podobał. Powiem wam nawet, że mi się nawet podobał George Clooney jako Batman, bo miał coś w sobie. Ten aktor ma coś w sobie takiego mrocznego. Natomiast wydaje mi się, że nawet niż Michael Keaton, który jest jakiś taki nie za bardzo. No ale okej, dobra. Takie były czasy, takie kręcili filmy. Natomiast no i ten nowy Batman, ten kolejny Batman, który się pojawił, Nolana bodajże, był taki, liczyłem na jakąś fajną furę, tak jak, nie wiem, czy oglądaliście komiksowego Batmana, animowanego, ja tam oglądałem kilka odcinków i tam mi się to podobało, taka estetyka, właśnie noir, a tutaj ten Nolana był taki nowoczesny, jakby zabrakło mi tego klimatu, tej gęstości, mięsistości, tego szaleństwa, było takie szaleństwo, takie normalne, tak? Co ciekawe, nie przeszkadzało mi to szaleństwo w tym najnowszym Jokerze, który był mało bohaterski, bohaterskim filmem, bardziej był jakieś studium postaci, no ale coś jeszcze tutaj do zrobienia? A, jeszcze szopę zrobić. Ale to miało swój klimat, to jakby się dobrze oglądało tego Jokera z Phoenixem. Natomiast jakby Nolan mi nie podszedł, natomiast tutaj widać, że też eksperymentują, też idą właśnie w klimaty Jokera, trochę na poważnie, ale trochę i ten samochód jest taki troszeczkę inny, trochę nawiązuje do takich starych jakby wersji Batmana, natomiast no nadal mi brakuje, to jest nadal taki zabieg bezpieczny, natomiast gdyby zrobili coś w stylu Batman
i widziałem kiedyś demo takiej gry a la Batman steampunkowy. I to byłoby coś. To było. Właśnie brakuje takich odpałów typowo, nie? Zróbmy coś, ale w całkiem innych klimatach, nie? Natomiast na przykład Matrix. Czemu akurat nie mogliby zrobić reset Matrixa i zrobić Matrix lata 60? Można? To byłoby fajne. A nie lecimy w teraźniejszość, to w sumie nic ciekawego nie ma, bo nic ciekawego nie pokażemy, nie? A pokażmy coś, jakby na co mamy background, tak? Czyli wiemy, jak wyglądały te czasy wcześniej. Ale pokażmy to już teraz nowoczesną techniką, możemy zrobić dużo więcej, możemy dużo więcej pokazać. Przecież oglądaliśmy serial Umbrella Academy i tam jest nawiązanie do tych starych lat i to wypadło fenomenalnie klimatycznie. Pomijając sam film, czy jest dobry, czy serial, czy jest dobry, mi się podoba ogólnie. Natomiast samo to, ten klimat jest super zrobiony. Współcześnie umiemy jakby przenieść się do tych czasów. Są takie możliwości komputerowe i jednocześnie jest tyle treści w książkach, w czasopismach, że wiemy dokładnie, jak odwzorować ten czas. I dokładnie mamy tę perspektywę oceny tych czasów, tak? Bo w tamtych czasach, nawet jak kręcili filmy, to o pewnych rzeczach nie mówili, chociaż wiadomo było, o co chodzi, tak? Natomiast teraz możemy jakby już mówić o pewnych rzeczach, o pewnych zjawiskach, bo mamy jakby już jakiś punkt odniesienia, że już wiemy, minęło ileś czasu, wiemy, jak to wyglądało i możemy pokazać jakby już dwie strony, tak? Już nie cenzurować się o tych czasach. A o naszych czasach to pewnie będą kręcić filmy za jakiś czas. Tak jak teraz jest jakby powrót do tych lat 80. Pięknych lat 80. Nadal są, uważam, piękne i fakt, że przez Polskę troszkę za bardzo idealizowane, bo jakby nie patrzeć, nasze lata 80. były mocno siermiężne. To był Lady Punk, zespół Kombi i Urszula. I tak to mniej więcej to wyglądało. Niewiele, znaczy, no, były zespoły, które właśnie próbowały nadążyć za zachodem. Były te popowe zespoły typu Papa Dance. Ale dużo się działo też właśnie takich klasyków, jakby cały czas było to wszystko zapętlane. To tak jak Czterej Pancerni i Pies co roku w telewizji, czy Wakacje, czy Kapitan Klos, który teraz jest powtarzany na jakichś tam kanałach tematycznych, a wtedy było to normalnie codziennością, że można było, brzydko mówiąc, żygać już tym wszystkim, bo ciągle to samo. Ci sami bohaterowie, bo nie było nic nowego. I tak samo z muzyką, jakby cały czas były odświeżane te również klasyki. Dobra, coś tutaj o czymś jeszcze zapomniałem. Poczekajcie. O, rany. Ach. Na szczęście tutaj nie można zginąć. Ja tyle tematów poruszam. Cały czas wracając do tego Matrixa, nie? Że faktycznie można byłoby zrobić coś nietuzinkowego. I nie musi to dużo kosztować twórców. Mieliśmy taki serial, który poszedł w bardzo dziwną stronę, ale pierwszy sezon był, uważam, dość dobry. Drugi też spoko, a im dalej, tym było gorzej. Ale pod względem estetycznym wyglądał fenomenalnie. To był serial Legion. Też niby o superbohaterze, ale tam widać, że twórcy, nawet jeżeli ta fabuła była taka, powiedzmy, schizofreniczna mocno, to wizualnie bardzo dobrze to było poprowadzone. Ktoś nad tym siedział, nie? I ktoś o tym myślał. I to mega, mega działało. A jakby jeszcze zrobić dobrą fabułę, ale taką kompletną od początku do końca, plus
A tu jeszcze coś. Plus właśnie warstwę wizualną. Można działać wtedy. I takie próby są robione, bo są odważni. Mamy na Netflixie Cowboya Bebopa. I ja pamiętam, jak przez mgłę, jak oglądałem serial animowany, i on też teraz jest na Netflixie, więc można by go sobie odświeżyć. Ja obejrzałem tylko pierwsze dwa odcinki filmowego, już filmowej wersji, i jeden odcinek animowany. Więc animowany w sumie pokrywał się mniej więcej z tym, co widzieliśmy na filmie aktorskim. I owszem, jest dużo niedociągnięć, mogłoby coś być lepiej zrobione, ale sama próba, że ktoś jakby zdecydował się na to, zaryzykował, i tam jest dużo takich fajnych smaczków, wizualnych właśnie szczególnie. A fabuła też się broni, bo jednak to jest na bazie jakiegoś komiksu, który jest dla niektórych kultowy, anime, które jest kultowe. Więc są możliwości, tylko trzeba chcieć, nie? Dobra, coś tutaj jeszcze pominąłem. I ten Matrix był trochę taki dla tych, którzy kiedyś widzieli Matrixa, nie za wiele pamiętają, tak powtórka z nostalgii, bo tam było mnóstwo ujęć i scen, które jakby były nawiązaniem toczka w toczkę przełożone do tego nowego filmu. Te same ujęcie, często wow, to takie, wiecie, gadanie, że komuś się coś udało. Tylko montaż był okropny. Były takie, widać cięcia, gdzie w Matrixie, nie wiem czy pamiętacie, była scena z Trinity, gdzie ona tam ucieka na samym początku, przeskakuje przez dachy, pada przez dziurę budynku, turla się po schodach, zatrzymuje się, wyjmuje pistolety i czeka na agentów. I ta scena trwa długo. Tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj właściwie wszyscy, okej, gadamy cały czas filozoficzne jakieś bzdury i nie ma takiego oddechu i nie ma takich scen, które pozwalają, okej, czekamy. Czekamy, co się stanie. Jakby ta scena nadała takiego ciężaru całej opowieści i tego zagrożenia, że nie wiadomo, co się wydarzy, i chyba największym zagrożeniem jest to, że to zagrożenie nie nadchodzi. Nie wiemy, co się wydarzy, czy się pojawi, czy się nie pojawi. Ta cała niepewność jest takim zagrożeniem. No i to były patenty, nie? Czasami nie trzeba czegoś pokazywać, żeby jakby oddać te emocje. Good to hear that. Thank you. Now you may take the trailer. It's yours. Thanks. See you around. Dobrze. Steve mnie naprawdę lubi, ale chyba mam nadzieję, że w takim sensie, że mnie lubi po prostu. To znaczy, też byłoby ciekawe, jakby to w Farmer Dynasty zrobili na przykład, że można jakby randkować nie tylko z kobietą, ale z mężczyzną, ale rozumiem, że to jest konserwatywna wyspa dynastii, takiej opcji nie ma. A powinny być takie opcje. Uważam, że żyjemy w takim świecie na tyle wolnym, chociaż wiem, że tutaj by mnie zjedli niektórzy. I jesteśmy co prawda w tej chwili na tej skali całkiem innej niż normalnie. Znaczy, co jest normalne, nie? Ktoś by powiedział. Chodzi mi raczej o to, że szacunek do drugiego człowieka też jest bardzo ważny. A my jakby nie umiemy się szanować przede wszystkim. Co zresztą widać, niekoniecznie nawet między tutaj chodzi mi o tych związkach różnych, tylko nawet z COVID-em, tak? Szacunek polega na tym, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale za innych, za całe społeczeństwo. Jesteśmy społeczeństwem rozważnym, a Polacy nie, niestety. Trzeba to jasno powiedzieć, że my jeszcze tej lekcji nie odrobiliśmy, nie? Nie odrobiliśmy lekcji nawet demokracji, a lekcji odpowiedzialności tym bardziej. I niektórzy się powołują, już wracając do COVID-u, poważnego tematu, patrzą na wszystko zero-jedynkowo, że no przecież tam w Szwecji nie było zakazów i nie ma tyle zarażeń. Okej. Znaczy, ja myślę, że COVID też będziemy mogli ocenić dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat,
gdzie będziemy mieli pełne dane, będziemy mogli wszystko rozważnie stwierdzić, co miało rację, co nie miało racji. Natomiast na tę chwilę jest tyle zmiennych, że mówienie, że gdzieś tam nie ma obostrzeń i w Szwecji na przykład się... Tu jest ten siewnik. Jest mniej zarażeń, czy mniej zgonów, to trzeba też brać pod uwagę, czy my jesteśmy tak dojrzałym społeczeństwem niż Szwedzi. Czy nie jest tak, nawet ktoś kiedyś mówił, ktoś w internecie napisał, że jest mój domek tutaj, że wyjeżdżając za granicę stwierdził, że w Polsce jeżdżą sami piraci drogowi, tak? Nie jesteśmy odpowiedzialni nawet na drodze, gdzie wszyscy za granicą jeżdżą przepisowo, w większości, powiedzmy w takiej Szwecji, a u nas nie. I tak samo dotyczy zakazów. Być może im wystarczyło powiedzieć, słuchajcie, jest zagrożenie, nosimy maseczki, wszyscy noszą maseczki, nikt się nie zastanawia, nikt nie dyskutuje. A u nas zawsze jest jakaś dyskusja, każdy jest specjalistą, każdy jest lekarzem, każdy powie, że tutaj nagle... Dobra, tutaj skręcamy. Że te szczepionki nieprzebadane, już wiedzą, że nieprzebadane. No nie wiem, jest mnóstwo takich, z YouTube'a się dowiadują, że coś takiego, jakieś niewskazane, jakby, tak, poszczepienne jakieś komplikacje, tak? A jakby nie przyjmujemy do wiadomości, że są ludzie, którzy studiowali ileś lat, uczeni, którzy coś robili. Nie, zawsze lepiej węszyć spisek i stwierdzić, że to musi być jakiś spisek, nie? To najłatwiejsza odpowiedź, nie? Jeżeli nie wiemy, no to lepiej powiedzieć, a Bóg, no to pewnie Bóg tak chciał, nie? Więc kiedyś właśnie tak było, że jak czegoś nie wiedzieliśmy, to zwalaliśmy wszystko na Boga. Im więcej wiemy, tym powinniśmy jakby być bardziej rozwinięci, a bywa tak, że ludzie nadal stwierdzają, nie, okej, dobra, to widocznie nie macie racji. Dobra, to już taki ciężki temat od filmu do pandemii, ale świat nie jest zero-jedynkowy i też dużo ludzi, mądrych ludzi mówi, nie wiem, ale robię to, co wydaje mi się bardziej odpowiedzialne. Ale niektórzy mówią, ja wiem. I mimo, że nie wiedzą i podejmują jakieś dziwne decyzje. I są pełni oburzenia, jak ktoś stwierdzi, słuchaj, a może dzięki temu, że nie nosisz maseczki na twarzy, albo nosisz tylko na buzi, a nie na nosie, to może zaraziłeś więcej osób i może liczba zgonów wzrosła z 700 do 710 osób, nie? Kto wie? Nikt się nad tym nie zastanawia. Dobra. Dojechałem. Ja tutaj wróciłem po to, żeby zabrać tę przyczepę, bo ta przyczepa by mi się przydała. W sumie nie wiem po co. A wiecie, zmęczyłem się tym gadaniem, bo ta przyczepa jest na siano. A tutaj mamy taki traktorek, który nam się przyda do tej przyczepy na zboże albo na rzepak. Chociaż myślę, że ten rzepak ja dobrze wysypywałem, prawda? Od razu do kombajnu też było ok. Dobra, to ja go sobie... Stójcie. To zróbmy sobie jeszcze... Sprawdźmy, czy faktycznie ten rzepak się tutaj nasypuje do tego silosu. Tam jest taka wada tego silosu, że on jest tylko jeden. I może być tylko jeden rodzaj zboża, nie można go mieszać. A jak coś to stracimy, to zboże, które... Nie wiem, jest w silosie, albo to, które się wsypuje. Tam nie do końca pamiętam, jak było napisane. Tu na pewno jest taka rura, która nie wiem do czego służy. Okej. Okay. Oj, dzisiaj z tematem było gęsto i się zmęczyłem od tego gadania. W sumie powinienem gadać o grze, ale czasami się nazbiera tych takich różnych tematów i takich myśli. I tej złości na ogólnie na to wszystko, co się dzieje. Takiej bezsilności, jak ktoś jest tylko agresywny, by być agresywnym. I jakby nie docierają jakieś takie podstawowe informacje do ludzi.
Ale wracając do filmów, tak, faktycznie fajnie byłoby zobaczyć jakieś takie oryginalne podejście do filmów. I są takie filmy, nie ma ich za dużo, ale tak jak mówię, serial Legion polecam, polecam. Kiedyś na Foxie go oglądałem. No i teraz jak podłączyć to. Header, było przez chwilę. O. To jest to i na pewno polecam Cowboya Bebopa. Mimo, że mówię, to nie są seriale idealne, ale próbują coś nowego nam pokazać wizualnie, fabularnie. Matrix. Matrix jest filmem na raz. O ile pierwszego Matrixa oglądałem wielokrotnie, chyba dlatego, że były te sceny właśnie takie wyjątkowe. Włączymy header. I tempomat. To tutaj właściwie obejrzałem raz i jakby tam nie ma czegoś takiego, jak są jakieś filmy czasami. Wracając do starych filmów, Szósty Zmysł na przykład, gdzie jakiś film trzeba obejrzeć dwa razy, tak? Bo po pierwszym filmie, okej, wszystkiego nie złapałem, coś tam jeszcze jest do obejrzenia, coś tam do wyłapania, albo spojrzenia z innej perspektywy na film. Bo się dowiadujemy na końcu, a to ten zabił. No to zobaczmy sobie z perspektywy tej osoby. Natomiast no tutaj w Matrixie chyba czegoś takiego nie odczułem. Nie miałem. To raczej była taka zabawa. Okej, pobawmy się w Matrixa. Pokażmy tego Matrixa jeszcze raz. Będzie z tego powiedzmy powrót. O, w dzika przyjechałem. Lub możliwe to był skok na kasę. Według tam treści przez jednego bohatera powiedzianych, można to odczytać jako słowa reżysera samego, czy pani reżyser, bo bracia Wachowscy to są już. O, tu się niszczą, okej. Okay. To są już siostry Wachowskie. To. Gdzie tą rurę można wyciągnąć? Tam było chyba 1200 wcześniej, nie? Nie wiem, czy to się nasypuje, czy nie. Tak szybko. Jakiś ma. Albo tak szybko sypie, albo. Zobaczmy, czy jest więcej. Dwa 400, tak, czyli to działa. Więc tam było takie stwierdzenie, że jak my tego nie zrobimy, to i tak wytwórnia zrobi za nas ten film, nie? Więc to takie mrugnięcie chyba do graczy, więc jakby w sumie już siostry nie nakręciły tego filmu, tylko jedna siostra Wachowska. Dobra. Header jest w górze czy w dole? Już sam nie wiem. Okej. Okay. Kurczę, wiecie co? Już się późno zrobiło. Ja późno to nagrywam. Ten film mnie trochę zmęczył też. I zmęczyło. Bym musiał sobie rozpiskę zrobić, o czym dzisiaj mówimy, bo na przykład dzisiaj mam akurat flow, żeby o czymś mówić. Jest dużo tematów. Chociażby nawet o tym, że tak jak powiedziałem, byli bracia Wachowscy, są siostry Wachowskie i też mogą być śmieszki, heheszki, że a jak to, że się przerobili. A to są poważne sprawy i też trzeba rozmawiać o tym odpowiedzialnie. I to nie jest takie hop-siup, żeby się z tego śmiać. A niestety nie wszyscy dojrzeli i to nie mówię o dzieciakach, tylko o dorośli. Do rozmów na takie skomplikowane tematy, na temat tożsamości własnej. I szczęścia, i bycia szczęśliwym w świecie, bez krzywdzenia innych, bo oczywiście nie mówimy tutaj o jakiejś tam patologii, gdzie może się okazać, że krzywdzimy drugą stronę. Okej. Okay. Jestem zmęczony, potrzebuję odpoczynku, więc stop.
Wysiadamy. Maszynka stanęła. To jest tak chyba bardziej uproszczona jazda niż chyba w Farmingu. Chociaż tego najnowszego Farminga nie mam. No, Farming graficznie trochę lepiej wygląda. Ale jest bardziej taki surowy, bardziej taki na poważnie. Te pola są dużo większe, zajmuje to dużo czasu. Tutaj możemy sobie, mamy taką odskocznię, że możemy przestać to robić i pójść na przykład do kościoła. No, kościół to kolejny temat, tak, do dyskusji. Okej. Więc tematów jest mnóstwo. Idę spać i ja w ogóle jedzenia nie mam nawet. Więc jeszcze skoczę szybko. Zobaczę, czy na jabłoniach coś tam rośnie. Gdzie te jabłonie były? Tutaj. Czy można jeść jabłka z innych sadów? Bo tak wygląda, że ten sad to nie jest chyba mój. On tak sobie dziko rośnie. I takich sadów to widziałem więcej. Więc dobra, dobra, już idę spać, spoko loko. Mamy rybkę, tylko nie wiem, czy tą rybkę nie powinniśmy podsmażyć. W gotiku można byłoby smażyć na pewno. No właśnie, jest gotik, muszę do gotika wrócić. Kroniki Mertany. Jak człowiek wcześniej grał w takie stare gry, to mu nie przeszkadza, że grafika odstaje, bo to jest taka trochę nostalgia i trochę takie okej. Ważne, że się dobrze gra, nie? To jest ten klimacik. A to wiadomo, że młodym trochę może przeszkadzać grafika. Dobra, idziemy spać i ja się z wami dzisiaj żegnam. Ten odcinek jest trochę krótszy, ale mam nadzieję, że się spodobał wam. Więcej mówiłem nie na temat, ale no tak czasami bywa. Czasami muszą być takie odcinki. Teoretycznie, dobra. Sen. Jak jeszcze ogarnę, to może coś, jakiś odcinek się pojawi z innej gry w ostatni dzień roku. Zobaczymy. Nie wiem, jaka to będzie gra. A jako niespodzianka, słuchajcie. Właśnie dzisiaj wszedłem sobie, dzisiaj, czyli wczoraj, na Epic i jest za darmo Tomb Raider, czyli Tomb Raider, gra, która... Jedynkę sobie zagrałem, dwójkę zagrałem i trójki nie miałem. Miałem w jakimś tam season pasie, ale nie zagrałem w końcu, bo jednak na PC się dużo lepiej gra niż tam na padzie. I no, polecam, bo gratisową macie fajne gry, tam było, są wersje goty, więc być może nawet odświeżę sobie jeszcze stare serie i kto wie. Na pewno serii z tego nie będzie w tym, na kanale, ale polecam, no bo za darmo dają. To tyle, a screen sobie zrobimy z jeziorka. On może kucać? Kurczę, on kucać nie umie. Trzeba go nauczyć. Za twarde kolana. Taki nietypowy widoczek. Cześć.